Bibliotece ratuszowej zaprezentowany został szósty zeszyt wspomnień Sybiraków. Leszczyński Oddział Związku obchodzi 30. rocznicę powstania. Pomysł spisywania wspomnień o losach leszczyńskich Sybiraków narodził się w 2014 roku. Jak mówił Krzysztof Handke, początkowo miał być to tylko jeden zeszyt. Jednak determinacja, chęć zachowania i przekazania historii ludzkich losów na nieludzkiej ziemi była tak duża, że nie poprzestano na jednym wydawnictwie. Właśnie ukazał się szósty zeszyt wspomnień. W sumie zawarto w nich ponad 60 tekstów z biografami i wspomnieniami Sybiraków. W najnowszej publikacji znalazł się m.in. tekst Kazimiery Mroczkowskiej, obecnej na prezentacji radnej Barbary Mroczkowskiej. Działania Sybiraków mają wsparcie władz Leszna, Miejskiej Biblioteki Publicznej i drugiego liceum ogólnokształcącego, gdzie powstała sala pamięci ofiar stalinizmu. Każde zdjęcie, dokument to bezcenne świadectwa cierpień Polaków, wśród których były także maleńkie dzieci. Scenariusz zaplanowanej przez Stalina wywózki był taki sam. NKWD wkraczało do domów, Polacy dostawali 20 minut na spakowanie się, a potem była podróż w nieznane, bydlęcymi wagonami. Wielu zostało tam na zawsze. Ci, którzy przeżyli i ich rodziny mają niezwykle ważne zadanie – ocalić wspomnienia od zapomnienia i przekazywać je z pokolenia na pokolenie. Leszczyński Oddział Związku Sybiraków działa bardzo prężnie. Ogromna w tym zasługa prezes Janiny Tonickiej, zasłużonej dla miasta Leszna, która potrafi zjednywać ludzi do swoich pomysłów. Sybiracy mają w Lesznie pomnik, rondo, salę pamięci i wspaniałych ludzi, którzy dbają o to, by prawda o historii wywózek nigdy nie została wymazana.